No to powiedz, Mirosławo, w jakich sprawach ty przyszłaś? Co chciałaś dzisiaj załatwić? Chciałam się całkowicie oczyścić jeszcze z jakichś programów, które gdzieś tam się pochowały. Dobrze, słuchaj. Dobrze, to wszystko. Teraz zrobimy coś takiego. Ja teraz doprowadzam do ciebie takie czyste zrozumienie ze źródła. To jest twoje własne czysta, twoja własna czysta świadomość. I ty teraz widzisz, jakie programy masz do usunięcia, które ci przeszkadzają. Ty je widzisz bardzo wyraźnie i rozumiesz, co to za programy są. I możesz właśnie się nimi zająć teraz, żeby je usunąć. Wszystkie możesz, które chcesz się pozbyć, kierować prosto do słoneczka. Popatrz, słoneczko czeka, powstaje taki tunel między tobą i słoneczkiem i wszystko, co dajesz do tego tunelu słoneczko, od razu wciąga do siebie i to zjada, rozpuszcza, to nie istnieje, a ty od tego już jesteś wolna na zawsze. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to cały czas stosunek do pieniędzy. To znaczy? Już to jakby mniej czuję jak poprzednio, ale tak jakbym chcę je bardziej kochać, żeby były ze mną, żeby przychodziły systematycznie, a w ogóle to mi się gadać nie chce. Czujesz taki bezsens tego, co chciałaś, tak? Tak, zupełnie. Po co w ogóle cokolwiek mówić? Widzisz, właśnie o to chodzi. Widzisz, w tym stanie, w tej takiej błogości, szczęśliwości, tak naprawdę wszystko zaczyna tracić ważność. Popatrz, jak zaczyna to wszystko tracić ważność, to, co tak bardzo chciałaś mieć. Ale to nie znaczy, że jeżeli ty pozbędziesz ważności tych pieniędzy, tego wszystkiego, jeżeli pozbędziesz ważności, to nie znaczy, że ty ich nie będziesz miała. Ty ich będziesz miała jeszcze więcej. Dlatego, że im bardziej czegoś chcemy, tracimy bardzo dużo energii na to. I rzadko się zdarza, żeby coś do nas przyszło. Ale gdy my nie chcemy niczego, my po prostu wiemy, że my jesteśmy tym, my to wszystko mamy, to wtedy jakby te wszystkie dobra, tak zwane materialne, bo to jest wszystko materia, to jest tylko materia. Ona sama do nas się garnie, ona sama przychodzi. Bo dlatego, że my swobodnie myślimy na przykład o tym, że o, dobrze by było mieć to czy to i bach, i już się to ma. To się tak fajnie dzieje, że myślę, że jak teraz zrozumiesz to i odpowiednio ustawisz ten program, bo ten twój program stary był ustawiony na to, że fajnie by było, gdyby było, gdyby same przychodziły, gdyby ich było dużo, żebyś ty się nic nie martwiła, mogła dysponować, cieszyć się. Bardzo dobre jest myślenie, ale za dużo było myślenia na to. A to myślenie powodowało, że ta energia była zjadana na to. Więc żebyś, jak nie niszczysz energii na to, to wtedy to jeszcze więcej przychodzi. Nie wiem, czy teraz zrozumiałeś, co ja tu chciałem ci przez to powiedzieć. Ja rozumiem. Jak rozumiesz, to teraz już pamiętaj, że nie myśl, jakbym miała dużo pieniędzy, kupiłabym sobie przykładowo najnowszego Mercedesa, tylko myśl o tym, że chcesz mieć najnowszego Mercedesa. Już, że go chcesz, że już go masz. Nawet dotykasz go, siadasz do niego. Ja daję przykład na Mercedesie, a to nie musi być Mercedes. Czyli nie ukierunkowuj swojej myśli na pieniądz, tylko na to, co chcesz. I wtedy to będziesz miała. I zobaczysz, że to, co mówię, jest prawdą. Dlatego, że wielu ludzi myśli o pieniądzach i jakby spala, sami się spalają z powodu tego chcenia tych pieniędzy i ponieważ są pieniądze, więc nie mają nic innego, bo oni biegną za tymi pieniędzmi, starają się, poświęcają czas na to, żeby mieć pieniądze. A pieniądze nie są celem. Cel to jest to, co my chcemy. Chcemy być szczęśliwi, chcemy być, nie wiem, radośni, chcemy być zdrowi, chcemy mieć na przykład dom, chcemy mieć samochód, niech będzie, ba, nawet i powiedzmy telewizor teraz jakiś najnowszy K4 i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawidłowe, że my mamy chcieć jakby to, co jest celem, a nie to, co jest jakby namiastką tego. Albo co, jak się mówi, że jest... Oj, wyskoczyło mi z głowy. Substytut. Substytut, ale mi chodziło o coś innego, że pieniądze nie są celem. One są tylko jakby drogą do celu. Rozumiesz? Aha. Czyli trzeba się cały czas, jakby całą swoje myśli trzeba kierować na celu. To, co chcesz. To, co chcesz,
Na to zwracasz uwagę. Czyli jeżeli chcesz przykładowo dom, to myślisz o tym, co w tym domu chcesz. Przykładowo, że chcesz, żeby były podłogi z marmurów, na przykład z Włoch, jakiejś tam ze specjalnej, ciężko dostępnej kopalni, że na przykład chcesz żyrandole jakieś czy coś. Nie zastanawiasz się nad pieniędzmi. Ja tu daję przykład, to jest bardzo ważne. Żeby nie zastanawiać się nad skąd ja wezmę, bo jak pomyślisz, a skąd ja wezmę 1 000 000 zł na taki żyrandol, od razu sama siebie zbombardujesz i go na pewno mieć nie będziesz. Aha. Bo ty sama powiesz, ale to jest niemożliwe, bo skąd ja wezmę tyle milionów? Ale gdy będziesz myślała tylko o tym, że chcesz mieć to, chcesz mieć tamto, po to, żeby się bawić, bo życie to jest zabawa i trzeba się bawić. Więc mówisz, dobrze, marmury, tarasy, arasy, nie wiem, tam jakieś dywany perskie i w ogóle. I to wszystko jest. Momentalnie, gdy ty myślisz o tym, że ty to chcesz mieć, to już jest. I to jest tylko kwestia sekund, jak zapuka ktoś do drzwi i przyniesie je, że już są. Jeszcze zamontują i zrobią. Gdy cel, twoje myśli skierowane będą na zdobywanie pieniędzy, no więc będziesz cały czas myślała, co zrobić, żeby zarobić dużo pieniędzy. Czyli nawet nie konkretnie na pieniądze, tylko co zrobić, żeby były pieniądze, to jeszcze gorsza sytuacja. Jeszcze trudniej takim ludziom zdobyć jakiekolwiek pieniądze. Bo energię kierują nie na pieniądze, tylko na to, jak zrobić, żeby je mieć. Czyli na jak? Aha. Rozumiesz? Druga grupa na pieniądze, a trzecia na to, co chce. I ci, co kierują na to, co chcą, mają. A tamci, jak to ktoś kiedyś powiedział, jak Bóg da, a Boga nie ma, więc nie ma komu dać. No właśnie. No to ja nie wiem, ja już chyba w ogóle nic nie mam, żadne pytanie. Tak, została dzisiaj pięknie załatwiona. Ale ja ci powiem, ty dostałaś odpowiedź. To jest ważne. Rozumiesz? Ty dostałaś więcej niż się spodziewałaś, bo ty teraz nie będziesz myślała o pieniądzach, tylko będziesz myślała o tym, co chcesz. Bo same pieniądze szczęścia nie dają. Co z tego, że będziesz miała, powiedzmy, nie wiem, metr na metr taką bryłę pieniędzy. No i popatrz, teraz przed tobą stoi taki metr sześcienny samych po 200 zł. Zobacz, ile tych pieniędzy jest. Jak myślisz? Dużo, ale biorę torebkę, napycham ją do pełna i idę na zakupy. No chodzi właśnie o co? Nie chodzi o to, żeby mieć te pieniądze, ale żeby nimi się bawić. Rozumiesz? Żeby je wydawać, żeby robić... Podoba mi się. I o to właśnie chodzi, żeby mieć radość, bo jak nie masz czegoś radości, to nie ma sensu. To leży, zagraca, przeszkadza i tylko nam głowę męczy. Ale jeżeli się tym bawisz, no to masz przyjemność z tego. Właśnie. To ja już dla siebie chyba mam wszystko, to teraz może mężowi pomogę. No widzisz, no to teraz przechodzimy do następnego programu. Przed tobą jest twój mąż teraz, przywitaj się z nim, jak się dawno nie widziałaś, no i teraz przeskanuj go i zobacz, co mu jest. Jakbyś mnie tak trochę mocniej podkręcił. Dobrze, to ja podnoszę twoje wibracje każdej komórki do 12 000 Hz. Już wiesz wszystko, widzisz męża sferycznie na wylot, także widzisz dokładnie wszystko, co jemu jest, na co choruje, jak mu trzeba pomóc. I powiedz. Siedzi, ma nogę na nogę. Tak. Pali papierosa. No i tak trochę jest sceptycznie do mnie nastawiony. Dobrze, weź zabierz mu tego papierocha, bo w tej chwili możesz zabrać. Zabierz mu papierocha i powiedz mu, od tej chwili nie będziesz palił. Powiedz, śmierdzi to. No śmieje się ze mnie. A widzisz, ale normalnie, gdybyś mu chciała papierosa zabrać, to by się chyba nie śmiał. No tak, śmieje się i mówi, że mam oddać. Powiedz mu, że ten papieros... Pokaż mu, jaki on jest czarny, jaka smoła z niego cieknie i powiedz, chcesz na pewno go, to ci go oddam. No, czuję aż w sobie. Daj mu tego papierosa, niech on poczuje ten smród i niech przestanie palić, niech obrzydzi se te papierosy. Jemu papierosy szkodzą wyjątkowo. Dobrze, ja oddzielam od ciebie ten dym, on ciebie już nie dotyka, już nie drażni. I ten dym teraz drażni twojego męża po to,
żeby obrzydził sobie i przestał palić. Chcesz, żeby on przestał palić? O tak. No to sobie zrobisz mu taki prezent przedświąteczny, taki z wyprzedzeniem miesięcznym, że po prostu przestanie palić. I powiedz mu, że to dla jego dobra. Kochasz swojego męża? O tak. To powiedz mu, kocham cię, mój kochany, i nie chcę, żebyś palił, sam się truł, zabijał i jeszcze ja te smrody wąchała. O tak, wiele razy powtarzałam. Masz takie prawo, rozumiesz, jesteś żoną, jesteś w tym środowisku, w którym on pali, więc masz takie prawo od niego to wymagać, rozumiesz? Ja teraz pokazuję mu jego płuca. Jak wyglądają jego płuca i on widzi te płuca. Jak wyglądają jego płuca? Są czarne. Czarne. To powiedz mu, że jeśli będzie palił, będzie miał raka i umrze. Zapytaj się go, czy on chce umrzeć w bólach i męczarni. On mówi, że nie. No, to bardzo dobrze. Jak nie chce, niech przestanie palić. A jak obieca, że przestanie palić, to my mu te płuca zaraz wymienimy na nowe. I będzie miał czyściutkie, jak niemowlaczek. Chce taki zabieg? On się tak waha, bo on lubi palić. Albo życie, albo zdrowie. Co wybiera? W ogóle to on jest chyba pijany. To nie szkodzi. Ale świadomość ma. Nawet pijana świadomość jest też świadomością. Niech on ma wolny wybór. A coś mi przeszkadza, ale nie wiem co. Dobrze, ja teraz oczyszczam ciebie, czynię cię 10 razy większą i mocniejszą od tego, co ci przeszkadza. I teraz powiedz, co to jest to maleństwo, co ci przeszkadza? Co to jest? To jest coś, co wychodzi z niego na mnie i jej się bardzo nie podoba. Dobrze, jesteś 10 razy większa i mocniejsza od tego. Chwyć to, wyciągnij. I ja ci daję taki worek z boku i wrzucę do tego worka. Wszystko wrzuć to, co z niego. Wyciągnij wszystko z niego do tego worka. I wrzuć. Ale to jest okropne. To nic. O, fuj. Wyrzuć to wszystko. Tak jest. Jesteś bardzo mocna i potężna. Nic ciebie nie może czepić. Ty jesteś czystym światłem. Potężnym, czystym światłem. Świecisz pięknie, takim białą energią. I od niego to wszystko wyciągasz, oczyszczasz go całkowicie i to wszystko, co z niego wyciągnąłeś, wszystko wrzucasz do tego worka. Wrzuciłaś już wszystko? Wrzuciłam i zamknęłam. Bardzo dobrze. Ja teraz pieczętuję to, zawijam taką specjalną taśmę, z tego worka już się nic nie może wydostać. I teraz weź ten worek i wysyłasz go do słoneczka. Z prośbą, żeby słoneczko to zjadło, rozpuściło, żeby to już nigdy nie istniało i żeby twój mąż i ty, żebyście od tego byli już wolni i uwolnieni na zawsze. Słoneczko przejmuje od ciebie ten woreczek i ty widzisz, jak zjada, to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście od tego wolni. Tak, ale jeszcze jest coś, co mi chce zamknąć usta. Co to jest? Jesteś też 10 razy większa i potężniejsza od tego czegoś. I teraz zobacz, co to jest. To wychodzi z jego ust. Dobrze. To chwyć to, ja stoję koło ciebie z workiem tym foliowym, takim specjalnym i znowu to chwyć i wrzuć do tego worka. Wyciągnij wszystko i do tego worka wrzuć. Masz tak potężną moc, że nikt ani nic nie może się tobie oprzeć, ani nic, ani nikt, ani nie może się przed tobą ukryć. Wyciągnij to i do tego worka wrzuć. Co to jest? Jest jeszcze w nogach coś. To wyciągnij to z nóg też. Poszło. Koniec. Znowu ja zawijam ten worek taśmą, pieczętuję i znowu bierzesz ten worek do słoneczka, znowu prosisz go o to, żeby to zjadło, rozpuściło i żeby to już nigdy nie istniało, a wy żebyście byli od tego wolni. I słoneczko to przyjmuje od ciebie, zjada, rozpuszcza, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A wy jesteście od tego wolni. Czujesz, że uwolniłaś się od czegoś? Tak, czuję, bo zeszły ze mnie te niewygody, ale wykąpałabym go chętnie. On lubi pływać, to niech pływa. Super, widzę, że jesteś już wyćwiczona w temacie tej bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To teraz stoi przed tobą taka duża wanna, specjalna. Ja napełniam. Na tej plaży stoi. Tak, ja napełniam ją tą wodą kryształową. To jest ciekły kryształ. Ona ma potężną moc. I teraz weź go i włóż do tej wanny. Zanurz go całego. Ja zwiększam tą moc milionkrotnie.
żeby ona wszystko z niego tak wyciągnęła, absolutnie go czyściła. A on ma się stać przeźroczysty. Teraz wyciągamy korek, wypuszczamy wodę do Matki Ziemi, te wszystkie brudy, Matka Ziemia przyjmuje, zjada, rozpuszcza, one już nie istnieją, nigdy istnieć nie będą. A on absolutnie już jest wolny od tego wszystkiego. Wszystko, co... Jeszcze go przepłuczemy. Dobrze, oczywiście. Teraz weź prysznic, spłukaj go, spłukaj tą wannę, żeby wszystkie brudy całkowicie do ziemi ściekły, zamknij korek od nowa i napełnij znowu tą wodą właśnie. A teraz ja ją zwiększam milionkrotnie, jej moc. On po prostu ma dzisiaj takiego farta, że całe życie hulał, całe życie nie dbał, a teraz popatrz. No, nie wiem, co się stało, że on ma takiego farta. Chyba ty jesteś jego aniołem, że się zajęłaś nim i go... Podobno. No więc dobrze. To teraz ta woda już absolutnie z niego wszystko wyciąga, a on się staje przeźroczysty, wręcz niewidoczny. I teraz znowu wypuść tą wodę do Matki Ziemi, Matka Ziemia przyjmuje, zjada, rozpuszcza, to wszystko już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a on jest całkowicie od tego wolny. Absolutnie już jest czystą istotą. I teraz opłucz go jeszcze tym prysznicem, on wyskakuje z tej wanny. Tak, o, jak biega! Widzisz? Ożył. Ale jak? Ale fajnie! Wiesz, popatrz. Podoba mi się. Aż fika. Wiesz, on w życiu nie myślał o tym, że takie coś może mu się przydarzyć. Ja ci powiem, sytuacja z nim była bardzo niewyraźna, bardzo ciężka. Zresztą sama widziałaś, tam jego czas był bardzo krótki. No i w ten sposób uratowałaś go. Dobrze by było, żeby on zrozumiał to, żeby on zauważył te zmiany, że coś się dzieje, coś się zmienia, żeby to docenił, co robisz i żeby zadbał o siebie, żeby nie wrócił z powrotem do tego wszystkiego. Dlatego, że... Jak to zrobić? No właśnie, tu trzeba by było go lekko uświadomić. Powolutku, spokojnie, podrzucić mu jakieś sesje do przesłuchania, rozmawiać z nim delikatnie, niczego nie narzucać. Chodzi o to, żeby on zaczął, w nim zaczęła się budzić świadomość. Będziesz mogła mu dać nawet tą sesję do przesłuchania, co żeśmy zrobili. Nawet, że on jest niedowiarek, nie szkodzi. Jak on ją przesłucha i on usłyszy to, co myśmy zrobili i on poczuje, że coś się w nim zmieniło, to on wtedy, przynajmniej jeżeli nie będzie niedowiarkiem, to przynajmniej będzie miał wątpliwości, że może być to prawdą. I wtedy jest w stanie sam sobie pomóc. A jeżeli on jakby nie będzie miał możliwości tego zrobienia, to on z powrotem zacznie to samo wszystko robić i to go zje, bo te wszystkie nałogi, te wszystkie jego programy, zachowania, one się przyzwyczaiły, że sobie za darmo żyją u niego i one będą robiły wszystko, żeby on z powrotem... On się by nie kochał. No właśnie, właśnie. I dlatego te czarne paskudstwa wyciągałaś z niego. Wyciągałaś z niego właśnie to wszystko, czym on sam siebie każe i sam siebie unicestwia. Tak. Ale ma farta. Jest oczyszczony całkowicie. On i tak już jest jego świadomość wyższa. Dobrze. Teraz jest jego dusza też przed tobą. Przywitaj się z nią i zapytaj się, czy już wszystko będzie dobrze z twoim mężem. Trochę tak, trochę nie. Jakie? No, a o co chodzi? Tak jakby... No bo on jest taki dwojaki. Trochę chce, trochę nie chce, a nie można tak. Trzeba albo chcieć, albo nie chcieć. Dokładnie. Ale najlepiej chcieć. Dokładnie, dokładnie. I on ma wolną wolę. Czyli dusza się cieszy, ale... Ale osoba... Ale ma ale, tak. No cóż, słuchaj, zrobiłaś co mogłaś. Uważam, że zrobiłaś bardzo dużo. No ale nie możesz jakby na siłę nikogo uszczęśliwiać, więc to, co on już dalej zrobi, no to już będzie jakby jego sprawą. Na pewno życie mu się przedłuży i będzie miał możliwość zrozumienia. A jeżeli nie zrozumie, no to...
Chciałabym, żeby się dowiedział, co jest jego celem w życiu, bo on strasznie zagubiony, nie wie, co ma robić. Dobrze, dobrze, to zapytaj się duszy, jaki jest jego cel w życiu? Bo dusza wie, jaki jest jego cel? Nie potrafię usłyszeć. Ale mówi dusza? Cisza. Dobrze, słuchaj, ja teraz podnoszę wibracje twoje do wibracji duszy. Masz te same wibracje, co jego dusza. I teraz zapytaj jeszcze raz. Jaki jest cel twojego męża? Jaki jest cel, Grzegorza? Ona się zastanawia. Dobrze, poczekaj chwileczkę. Niech ona zastanowi się, bo to jest bardzo ważne. Bo jeżeli będziesz wiedziała, jaki jest jego cel, jest większa szansa, że on coś zmieni w swoim życiu, że coś zrobi. Przychodzi mi do głowy, że po prostu żyć. Aha. Odbierać życie. Czyli co? Żyć na full, tak? Bawić się? Tak, tak. A on zamiast żyć, to on się zażyna, a nie żyje. No. Właśnie. Chodzi o to, że on sobie wybrał taką drogę na skróty. Doświadczać, poznawać. Jakiś podróżnik, nie wiem kto. No widzisz. No dobrze by było, żebyś mu właśnie to powiedziała, co jest jego celem, na co on powinien zwrócić uwagę. Tylko, że z czego tutaj żyć, żeby to realizować? No właśnie. A on ma mnie. On ma mnie. On ma ciebie, a ty wiesz już, jak sięgać tak. Po to, co chcesz. Tak. Nie masz sięgać po pieniądze, tylko masz sięgać dokładnie po to, co chcesz. I to dostajesz. On ma mnie, a ja jestem z nim i ja wiem, czego chcę. No widzisz, jakie jest proste? Proste wszystko, jest bardzo proste, tylko trzeba uświadomić sobie to i koniec. I można żyć, bawić się na full. To niesamowite, ale ja to wiedziałam przecież, zanim tu przyszłam. No pewnie, że wiedziałaś. To jest tylko to, że teraz dostajesz jakby potwierdzenie tego, co wiedziałaś. I to jest bardzo ważne. Ja już wszystkie pytania znam, odpowiedzi, co chciałam zadać. Dokładnie. Wszystkie pytania i odpowiedzi były w tobie. Tylko było potrzeba ci troszkę zrozumienia, żebyś zrozumiała, że ty to wiesz. To jeszcze mam tylko pytanie. Tak? Jak sprzedać to, gdzie jesteśmy? Bo to taka nietypowa posiadłość. Gdzie mam się udać? Gdzie ja mam się udać, żeby to znaleźć tego klienta? Dobrze. Ja teraz daję ci taką większą świadomość właśnie w tym kierunku i teraz widzisz jakby plan tego wszystkiego i możliwości. Co możesz zrobić, żeby to sprzedać, żeby to zmienić? I teraz zobacz, ile jest możliwości. Czuję, że to jeszcze w tym roku, ale co? Gdzie? Nie potrafię zobaczyć, do kogo, gdzie mam się, co mam zrobić, żeby to było w tym roku, żeby to sprzedać. A jest to możliwe? Oczywiście, wszystko jest już przygotowane. Mam iść do tego człowieka? Ja mam do niego iść. Ja wiem do kogo. No widzisz. Ja ci coś powiem. Powiem ci coś, co jest wart więcej niż ten cały plan. To jest bardzo ważna rzecz. Zawsze się robi to w ten sposób. Najpierw masz plan. Co chcesz zrobić, ty już plan masz. Potem siadasz sobie spokojnie, relaksujesz się i wysyłasz do tego kogoś miłość. Bezwarunkową miłość. Wysyłasz do tego kogoś, myśląc o nim i wysyłasz do tego kogoś ten swój plan. Rozumiesz teraz, o co chodzi? Ten, kto tak. Przyjmuje od ciebie ten plan, przyjmuje to twoje uczucie szczerości, prawdziwości. Rozumiesz? Robię to teraz. I od razu powstaje podpisanie umowy, podajecie sobie rękę i załatwiliście, wszystko sfinansowaliście. A teraz skoro już cel został dopełniony, resztę już wydarzy się normalnie, zmaterializuje się, bo to już jest. To już teraz się tworzy, jest.
No już poszło. No i widzisz. A ty się zastanawiałeś, jak to zrobić. Powiem, jakie to jest proste. A nie wiedziałam, że to jest takie proste właśnie to. Wszystko to, co jest najprostsze, jest najskuteczniejsze. A im bardziej komplikujemy, tym mniej mamy. A jeszcze mam pytanie, czy to ja mam wyjść z tym? Tak, to ja mam iść. No widzisz. Na wszystkie pytania masz odpowiedzi. Ty masz wypuścić intencję. Musisz wypuścić tak zwaną bezwarunkową miłość. I wtedy to wszystko zaczyna się dziać. To jest bardzo proste. Jeżeli mąż stoi i się dziwi. Tak, on się dziwi, ale to niech zacznie zmieniać się, bo to jest bardzo proste wszystko. To jest bardzo ważne. A on przy okazji ma teraz taką lekcję świadomości. Ale mi się wydaje, że on jest bardzo świadomy, że on jest bardzo wysoką świadomością, tylko to wszystko go przykryło. Oczywiście, to tak jest ze wszystkimi ludźmi na tej ziemi. Z wszystkimi istotami. Wszyscy jesteśmy bardzo wysokiej świadomości, ale gdy tu przychodzimy, okrywa nas taka warstwa smoły. Syf totalny był. Dokładnie. I to jeszcze, to słowo to jest bardzo delikatne. I później my się babrzemy w tym wszystkim, mielimy, zamiast uwolnić się od tego, jesteśmy istotami światła. My jesteśmy czymś, co jesteśmy w tak zwanym wszystkim, my niczego nie potrzebujemy. A im bardziej wchodzimy w tą, myśmy to kiedyś na spotkaniu, przepraszam za słowo, użyli gówno. Im bardziej się w to wchodzi, tym bardziej się jest ubabrany i bardziej się w tym grzebiemy. I wymyślamy różne cuda, bez potrzeby. Bez potrzeby. No normalnie, ja właściwie na pirożku nie wiem, ja jestem jakaś genialna. Oczywiście, że tak. Oczywiście tak, tylko że do tej pory być może nie byłaś świadoma tego, bo czułaś to, wiedziałaś, tylko nie byłaś tego do końca świadoma. Popatrz, ile teraz, zwróć uwagę na ile rzeczy kreowałaś pozytywnie i ile się wydarzyło pozytywnie twoich pomysłów. Od miesiąca do ostatniej sesji to po prostu pogalopowało. Rozumiesz? Dlatego, że zaczęłaś to robić świadomie. Jeszcze nie byłaś taka w pełni pewna siebie, ale w niektórych przypadkach idealnie wszystko poszło, a w niektórych, w których nie byłaś pewna... No tak, tak, no zgadza się. I właśnie tak to się dzieje. Dlatego ta sesja teraz da ci takie, no jakby drugi bieg wrzucisz. Nie, normalnie góry wszywałam, no. Słuchaj, zabawimy się teraz obok ciebie, po prawej ręce, widzisz potężną górę. Powiedz, jak ona wysoka jest. Widziałam ją, zanim mi powiedziałeś, że jest po prawej. Dobrze, i słuchaj, i teraz, powiedz, jak ona jest wysoka? No, wysoka, jak to góra. Dobrze, powiedz do tej góry, góro, podskocz do góry. Już tam, podskocz, proszę bardzo. Podskoczyła? Chciałam ją przewrócić, ale się cofnęła i podniosła. Rozumiesz, chodzi o to, że tu umysłem możesz tworzyć wszystko. I tu na ziemi, jak w tak zwanym realu, też umysłem wszystko tworzysz. Tylko w niektórych, tylko nie wierzysz w to, co tworzysz. Tam myślisz i to się dzieje, bo twoja wiara nie istnieje tam. Wiara to jest bzdura, wzdet, to jest coś, co cię zniewala. A i teraz tam jesteś i ty nie zastanawiasz się nad tym, czy góra może podskoczyć, czy nie. Mówisz podskocz i ona podskakuje. A tu, gdybyś powiedziała do góry podskocz, to pierwsze, co byś zrobiła, byś sobie powiedziała, to jest niemożliwe. Czyli już byś zbombardowała własną myśl. No więc jak by góra miała podskoczyć, skoro tu byś powiedziała podskocz niemożliwe. No to jak niemożliwe, no to niemożliwe. Rozumiesz? To jest takie proste. Ludzie mówią, niemożliwe chodzić po wodzie, niemożliwe latać w powietrzu, niemożliwe jest... miliony rzeczy niemożliwe. No jak mówią, że niemożliwe, to niemożliwe. Super. Jeszcze tylko mam synka i potrzebuję pomocy dla niego. Proszę bardzo, stoi przed tobą twój synek. Ty praktycznie możesz zrobić wszystko, ty nie masz żadnych ograniczeń. No to ja chcę go oczyścić z jego programu. No to oczyść go. Już wszystko możesz zrobić, co chcesz. Znasz tak zwane procedury podstawowe, a możesz je nowelizować, możesz je ulepszać. Tu nie ma żadnych ograniczeń, to jest iluzja. I to, co widzisz, i to, co tu żyje w życiu, to wszystko jest iluzją. Nie ma różnicy.
Dobrze, to ja go też chcę ładnie wykąpać, bo on jest cały z ołowiu jakiś no, taki. To już bierzesz, wanna stoi, napełnia się tą wodą krystaliczną, ja zwiększam tą moc tej wody oczyszczenia i rozpuszczenia tych wszystkich rzeczy z niego i ta woda ma moc milionkrotnie większą niż potrzebne jest, żeby to z niego zdjąć. Zanurz go i zobacz, co się dzieje. No już się odkleja wszystko, ale trzeba spuścić jeszcze raz, bo to pierwsza warstwa. Może, no to wiesz, co trzeba zrobić. Już jest zrobione, już czuwa woda, no, leci do pamiętaj, wanny. Pamiętaj, że najważniejsze jest, żeby poprosić Matkę Ziemię, żeby to zjadła, rozpuściła, żeby to już nie istniało. Bo jak to powiesz w ten sposób, to przestaje istnieć. Pamiętaj, że twoje słowa mają potężną moc. Jak powiesz tym brudom, idźcie sobie gdzieś, to one sobie gdzieś pójdą i one będą, ale jak powiesz i już nie istniejecie, was nie ma, to one nie istnieją i ich nie ma. Więc nie ma. Poszły, tak, zostały przez ziemię oczyszczone i rozpuszczone. I to jest bardzo ważne, żeby mówić, żeby ta myśl twoja, bo myśl nasza jest twórcza, każdej istoty, my wszyscy jesteśmy bogami. To tylko cwaniaki mówią, że jesteśmy pyłem marnym, po to, żeby im napełniać te koszyczki, z którymi chodzą. Ale tak naprawdę to my jesteśmy bogami, my jesteśmy stwórcami. To my wszystko tworzymy i to, co dobre, i to, co złe. Rozumiesz? Jeżeli teraz jesteś świadoma, to nie czynisz, nie tworzysz czegoś, co jest złe, tylko to, co jest dobre. A jak jest dobre, jesteś szczęśliwa, zdrowa, wesoła, wszyscy dookoła ciebie są też szczęśliwi, zdrowi, weseli i tak dalej, i tak dalej. Oczyść go całkowicie. Wypuść tą wodę. Wypuszczam wodę do Matki Ziemi. Ziemię ją przyjmuję. Oczyszczam. Oto istnieje. Najważniejsze, żeby te formułki wypowiadać, bo te słowa są twórcze. I znowu. Jest tak. Zrobione. I jak on teraz wygląda? Przygląda się sobie. No, zapytaj się go, czy jest zadowolony z tego. Jest, bardzo. A teraz zapytaj się go, skąd on przybył tutaj na ziemię, żeby tu doświadczać. On nic do mnie nie mówi. Dobrze, podnoszę wibracje wasze, synchronizuję was i jesteście na tych samych wibracjach. I teraz zapytaj się go, skąd przybyłeś na tą ziemię, żeby doświadczać. Z jakiejś planety, ale nie wiem z jakiej. Dobrze, zapytaj się go, jakie zadanie masz tutaj do zrobienia, do wykonania. Tutaj to zrobić. Mam być z wami, obudzić was świadomość. Proszę bardzo, widzisz? To ja chcę jeszcze go napełnić umiejętnością skutecznego uczenia się, bo po ostatniej sesji dobył chęci, ale żeby w nim ta wiedza pozostawała. No to pięknie, wszystko możesz zrobić. Teraz pobierasz taki program z absolutu, ze źródła, jego własny, czysty, najlepszy. Tak, jego. Czuję, że to jest jego program. Pięknie. I zamontuj mu go. A tamten stary usłyn, który był leniwy. Słowa. Stary, leniwy. Tak, wypuszczasz go do słoneczka, tamten stary idzie do słoneczka, słoneczko zjada, rozpuszcza, on już nie istnieje i nigdy istniał nie będzie. A ten nowy wstawiasz i on już teraz będzie się świetnie uczył, szybko wszystko zapamiętywał, rozwiązywał i zrośnie go świadomość. Ten program, który mu zaatakował tą świadomość, to zaatakował po to właśnie, żeby on za bardzo was nie uświadomił. To był taki. Tak, bo on był taki. Bardzo przeżywał wszystko. On był innym dzieckiem niż wszystkie dzieci dookoła. Dokładnie, dokładnie. Dlatego najbardziej atakowane są te istoty, które przychodzą tutaj na Ziemię, żeby podnieść świadomość. I okazuje się, że są najbardziej atakowane. I to nie przez jakichś reptylian, tylko przez tych ludzi, co tu żyją, przez te istoty, które tu żyją i już nabrały takie programy, takiej głupoty. I ci ludzie, te programy tych ludzi, którzy właśnie są, atakują te istotki światła. I dlatego tak małe dzieci przychodzą mądre, czyste, a rodzice, znajomi, otoczenie. Tak, on taki był. On widział rzeczy, których myśmy nie widzieli. Mówił do nas. A myśmy tego nie rozumieli. Teraz ja wiem, o czym on mówił. A, widzisz. Teraz popatrz, ile straciłaś czasu. No, bardzo. Dlatego ja bardzo, jak tylko mogę, to tłumaczę matkom, żeby uważały, bo dziecko wie wszystko. Dzieci małe, jak są w łonie matki, jak się urodzą,
czy śpią, czy nie śpią, nie ma znaczenia. To są istoty świadomości. One wiedzą wszystko, co się dzieje. Nie co mama mówi, nie co tata myśli, ale wie, co mówi, tylko wiedzą, co myślą. Wiedzą na wielu poziomach, dlatego to jest takie bardzo ważne, żeby nie niszczyć tej świadomości, żeby właśnie z tymi dziećmi rozmawiać, żeby telepatycznie można rozmawiać. One telepatycznie świetnie rozmawiają z rodzicami, tylko rodzice już są tak stępieni, że tego nie słyszą i nie rozumieją. I to... Zajęci swoimi przyziemnymi sprawami. Tak, tymi pierdołami, tym błotem. Tak. Oni myślą zaraz, żeby się obłożyć tym błotem, jak największą warstwę na siebie nałożyć. A tu zamiast właśnie być tą istotą myślącą. Powiem ci, jestem przerażony, że ten cały bajzel, w którym przychodzimy tutaj, pędzi w inną stronę. Zamiast tą stronę świadomości, czystości, to leci tą stronę brudu i głupoty. A ja widzę dookoła siebie, że ludzie do mnie lgną, lubią słuchać, jak do nich mówię, czują się lepiej po rozmowie ze mną i to mnie bardzo cieszy. Tak, bo ty jesteś istotą świadomą. Masz więcej, człowiek świadomy ma więcej energii. I właśnie... Po ostatniej sesji to już mam tyle energii, że mnie rozpiera na wszystkie strony. No dlatego właśnie trzeba to wykorzystać i tą energię kształtować już na gotowy produkt. Kierować na gotowy produkt, a zobaczysz, jakie będą się cuda działy. I to nie są wcale cuda, ale no, większość ludzi będzie myślała, że to są cuda. Tak mówią, to prawda. Jeszcze córkę mam i ona ma narzeczonego. Tak. A on ma programy. Ona pewnie też. No i te programy się gryzą. Słuchaj, możemy... I sobie dokuczają. Możemy coś takiego zrobić. Stoi przed tobą córka i ten chłopak, tak? Tak. Stoją przed tobą teraz i zapytaj się ich, dlaczego tak się zachowują? Ona jest zadowolona, uśmiecha się i macha do mnie, ale on jest jak taki mały chłopczyk, którego skrzyczano, bo nie doceniono go. Patrzy się w ziemię na buty. Zawstydzony, zalękniony. Tak, bardzo, skurczony. Ona się śmieje i macha. Słuchaj, zrobimy coś takiego, wiesz? Weź ich teraz za ręce. Ja was wszystkich przenoszę do planów przednarodzeniowych. Jesteście teraz w tych planach przednarodzeniowych. Ja chcę, żebyście zobaczyli, na co żeście się umówili tutaj. Właśnie ta córka z tym chłopakiem. Czy będą razem, czy będą właśnie, czy coś... Ona ma mu pomóc chyba. W czym ona ma mu pomóc? Ma mu pomóc właśnie... On będzie się tak zachowywał, a ona ma go prosić, pomagać mu. Dobrze. Ale to jest bez sensu. Chodzi o to, że kto wpadł na ten pomysł, że ona ma jemu pomagać? To jest on prosił ją o to, czy ona prosiła go o to, że ona będzie mu pomagać? Nie, ona chyba się upiera na to, ale to jest jakieś bez sensu. Aż tak mi się oczy mrużą i zamykają na to wszystko. Nie chcę tego widzieć. Zrobiło się strasznie ciemno. Dobrze. W takim razie wracacie stamtąd i oni muszą to sami przerobić. Wiesz? Dobrze by było, żebyś specjalnie się nie wtrącała w to, dlatego że córka musi to z nim przerobić. Dobrze. To jest takie właśnie jakby, my przychodzimy tu na tą ziemię, ten wymiar tutaj doświadczać, przychodzimy z pewnymi, jakby umawiamy się na pewne rzeczy, wiesz? I my później według tego scenariusza tu żyjemy i to wszystko, co się wydarza się według tego scenariusza. Z tym, że te plany przednarodzeniowe trwają cały czas. To jest taka mała różnica. One nie są, że raz zaplanowane i już nie może nic zmienić, musi tak być. To jest nieprawda. Prawda jest taka, że żyjąc, tworzymy z wyprzedzeniem, piszemy jakby scenariusz sami dla siebie. I ta średnia wypadkowa tworzy te plany, te tak zwane plany później, do przeżycia. I oni zaplanowali sobie, przychodząc, jakby zaczęli się umawiać na to, że przyjdą sobie, będą sobie tu żyć i że będzie wszystko dobrze, ona mu pomoże.
No i teraz właśnie oni są w trakcie tych planów. Oni jakby przyszli w tą materię, okazuje się, że to nie jest wcale tak łatwo i próbują coś z tym zrobić. No, ja czuję, ja się uspokoiłam co do ich jakby związku i mam dystans do tego. Tak, trzeba tak mieć, dlatego że jeśli nie będziesz myśleć nawet o tym, nie będziesz się wtrącać, to córka szybciej dojrzeje i sama rozwiąże swój problem. Jeżeli będziesz o tym myślała, będziesz jej współczuwała, będziesz energię swoją wysyłała do niej, będziesz ją wzmacniała w jej głupocie, to ona będzie trwała w tym chorym związku i będzie, to będzie nadaremne. To będzie takie, jakbyś kupowała opał, żeby palić w piecu, ale piec, ciepło, które wydala, nie daje dla ludzi, którzy potrzebują tego ciepła, tylko idzie w powietrze. Czyli taka nadaremna robota. Nie wiem, dlaczego takie porównanie, ale jakoś mi tak przyszło do głowy. No, rozumiem. Ale tu chodzi o pewien bezsens. Nie zasilaj ją, bo ty tracisz energię, ją wspierasz w głupocie. Ona szybko... Czyli ona sama dojrzeje do jakiejkolwiek decyzji, rozumiem. Tak, tak, tak. Ja ci powiem, to wygląda w ten sposób. Tak naprawdę, każdy człowiek, każdy, gdyby zrozumiał, że jest sam najważniejszy i się tylko on liczy, nie przejmowałby się nikim, ani do nikogo by się nie wtrącał, ani nikomu nie rozkazywał, ani nikomu nie mieszał, byłoby dobrze. Ale ponieważ my, ludzie, lubimy się wtrącać w różne inne życia, bo mówimy, to jest dziecko, to jest sąsiad, to jest przyjaciel, to ten, to tamten, stamten. Wymyślamy miliony głupot różnych po to, żeby się wtrącać w cudze życie. My najlepiej wiemy, co ktoś powinien zrobić, jak zrobił. I teraz chodzi o to, że my tak naprawdę przez te wtrącanie się, te gadanie, to niektórzy nazywają plotkowanie, zmyślanie i tak dalej, my wysyłamy tam energię, my tą głupotę zasilamy. Wystarczy, jeżeli wyłączysz pstryczek, światło nie świeci się. Rozumiesz? I teraz, jeżeli myślisz o czymś, jeżeli chcesz komuś pomóc, obojętnie kto to by nie był, to ty go zasilasz. A on musi to zrozumieć. On nie może zrozumieć, bo ma dużo energii, bo go wiele ludzi zasila, więc dalej w głupocie trwa. Ale gdyby mu zabrać tą energię, przestali wszyscy ludzie go zasilać, to on momentalnie się wyłącza, gaśnie, i mówi, zaraz, nie mam siły, muszę coś zrobić, żeby moja energia została. I zaczyna się budzić wtedy. Ja chciałam jeszcze zapytać, czy to dobrze zawsze czułam, że mój mąż jakby był podłączony do mojej energii? Tak. Z niej korzystał. Tak, twój mąż korzystał z twojej energii, ale to nawet nie był twój mąż. To było to, co dzisiaj wyciągnęłaś. Te dwie sztuki, które wyciągnęłaś i do worka wrzuciłaś, to były te paszkwile, które męża osłabiały, żeby był bardziej leniwy i bardziej upierdliwy i wszystko to co wiesz, po to, żeby z ciebie dojść tą energię, te wszystkie nadwyżki. Tak się czułam zawsze. No i tak właśnie było. Także dobrze czułaś. Ale dzisiaj, ponieważ stałaś się na tyle świadoma i mocna, że to usunęłaś, więc już tego, to się już nie będzie działo. Twój mąż teraz się zrobi bardziej płaczliwy, bo stanie się, zacznie czuć, że jest odpowiedzialny sam za siebie. Więc nie przeszkadzaj mu w tym. Zostaw go w spokoju. On będzie sam musiał wstać z tych kolan, na które tak klęknie sobie ukląkł, bo myślał, że tak mu było wygodnie i zaczął korzystać. Teraz... Ale on czuje, on mi to powiedział, że on czuje, że ja go mam uratować. No to go uratowałaś, ale on ma teraz wstać z kolan sam. Jest takie powiedzenie, jeżeli idziesz, a widzisz, że w kałuży, w błocie leży człowiek, nie wolno mu podawać ręki. Trzeba przejść i pójść dalej. Dlatego, że jeżeli mu podasz rękę, to albo cię on wciągnie w to błoto, albo cię ubrudzi, a on i tak wróci, nawet jak go wyciągniesz z tego błota i umyjesz go, wyczyścisz, on i tak wróci do tego, bo to jest jego środowisko. Ale gdy on sam wyjdzie z tego błota i on się sam oczyści, wymyje się, bierze, on więcej nigdy do tego błota nie wróci. Dlatego nie powinno się nikomu pomagać. Ja dzisiaj zapytałam się o to i dostałam odpowiedź. Bez sesji, ja jestem niemożliwa. Bo tej pierwszej sesji to się wszystko dzieje. Widzisz? A dzisiaj to jest kropka nad i. Dokładnie. Taka jest prawda. Widzisz, my cały czas błędnie myślimy.
My myślimy błędnie, my źle myślimy i dlatego robimy sobie kuku i innym kuku. Innym sobie i kółeczko. No to naprawdę, Leszku, ja jeszcze miałam wiele pytań i one mi wszystkie teraz biegają, ale ja nie potrzebuję zadawać ich, bo ja proponuję, żebyś te wszystkie myśli pozbierała i wysłała do słoneczka. No ja tak zrobiłam. I oczyścić się po to, żeby, jeżeli byś miała spokój w głowie, każda twoja myśl potrzeba, będzie spełniona natychmiast. Więc po co ci milion myśli, które biega i nic z nich nie masz? Po co ci one? Ja załatwię po kolei wszystko. Dokładnie. Trzeba tak. Mam się napić herbatę. To idę robić całą procedurę, żeby napić się herbatę. A nie, że chcę się napić herbatę, ale zaczynam odkurzać, zaczynam, nie wiem, meble ustawiać. No, my tak właśnie podchodzimy. Nie bierzemy się do jakiegoś punktu, tylko robimy milion rzeczy, to znaczy nic. Więc zacznij po kolei wszystko i będzie dobrze. No jeszcze chciałam zapytać o moją babcię, która nie żyje. Dlaczego strach mi się pojawia i jest dla mnie zawsze taka dobra? Jest przed tobą teraz twoja babcia. Wszystko się możesz dowiedzieć. Proszę bardzo. Przywitaj się z babcią. Cześć, babciu. Się śmieję też. Pytam się, dlaczego się mi pojawiasz? Bo mnie lubi. Bo mnie kocha po prostu. Widzisz? Ale dlaczego przychodzi do snach? Bo mi coś chce przekazać. To zapytaj się, niech ci przekaże teraz. Odpowiedzialna za mnie się czuję, ale dlaczego miałaby się czuć? Wszystko mam, co wiem. Nie wiem, nie znam odpowiedzi, nie słyszę. Dobrze, chcesz zobaczyć, gdzie babcia teraz jest? Tak. Dobrze, teraz niech cię babcia weźmie za rękę i pójdźcie tam, gdzie babcia teraz sobie żyje, bytuje, nie wiem. Niech ci pokaże swój świat. I gdzie jesteś? Ona mi ten świat już pokazała we śnie. Aha, czyli już znasz go, tak? Tak, to był dom. Opowiedz, jak to wszystko wygląda, co to jest, co babcia tam robi, jak żyje. Otworzyła mi uśmiechem drzwi. Tak. I ręką wskazała, zaprosiła gestem do środka. Tak. Dobrze tam jest, nie wiem jak jest, ale mam pewność, że jest dobrze. Babcia jest szczęśliwa, zadowolona tam, tak? Tak, tak. Nic więcej nie widzę, po prostu wiem, że jest dobrze. A zapytaj się babci, czy możesz coś dla niej zrobić. Czy ona by chciała, żebyś coś dla niej zrobiła? Czy mam coś dla ciebie zrobić? Przychodzi mi to, co mówią zawsze rodzice, pomódl się za mnie, ale to jest jakieś bez sensu. Tak, to jest bez sensu. Bo to się ze mną kłóci. Dobrze, zapytaj się babci, czy chciałaby oczyszczenia. Czy chciała? Tak. Dobrze. Bo chodzi o to, że babcia ma pewne powiązania tutaj z tym wymiarem i te powiązania jej przeszkadzają. Ona chciałaby się uwolnić, ale te powiązania ją przytrzymują. A ona ma iść dalej. Tak, ona jest w jakimś pokoju zamknięta. Tam jest prawie dobrze. A widzisz, teraz zaczynasz trochę więcej widzieć. Tak, ona by chciała wyjść. Te drzwi, które otworzyła, ona mnie zaprosiła, żebym ja jej pomogła. No widzisz? Dobrze. W takim razie, skoro babcia chce, żeby jej pomóc, na mocy wolnej woli babci, ja teraz sprowadzam takie czyste światło ze źródła, z absolutu. To światło przychodzi tam, babcie oczyszcza całkowicie i odłącza od tych wszystkich powiązań, od tych wszystkich karmicznych, od tych wszystkich emocji, energii, jakichś uzależnień, jakichś tam programów, win, kar i tak dalej. Oczyszczona babcia zostaje całkowicie, jest teraz czystym, pięknym światłem. To wszystko, co z niej zeszło też z ciebie, zeszło z twoich rodziców, ze wszystkich znajomych, ze wszystkich, z którymi babcia kiedykolwiek bytowała, miała jakiekolwiek powiązania. Ja teraz robię z tego wszystkiego taką wielką, wielką czarną kulę tych wszystkich pierdół i tych wszystkich programów
I tu wszystko na waszych oczkach idzie do słoneczka, słoneczko to zjada, rozpuszcza, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A i babcia, i wy wszyscy jesteście absolutnie wolni, jesteście czystym światłem. I zapytaj się teraz babci, czy o takie oczyszczenie babci chodziło. Tak, czuję jak wszystkim ulżyło, całej naszej rodzinie, która właśnie z niej pochodzi. Widzisz? To wszystko było powiązane, ale już jesteście wszyscy wolni. Aż mi się lekko zrobiło. No i pięknie. Dobrze. W takim razie teraz przychodzi, ja wzywam przewodnika duchowego, przychodzi, pożegnaj się z babcią, bo teraz przewodnik duchowy już odprowadzi babcię tam, gdzie już teraz powinna być, już od dawna powinna być. Tak. I odeszli sobie. Zakończyło się. I już się zakończyło, tak jest. Babcia siedziała w tak zwanym astralu, jak my to nazywamy. Ludzie taki program wymyśleli. To znaczy w tak zwanych niskich wibracjach, takich przekonań, jak to na Ziemi było, co winy, co kary. I dlatego później te dusze są... Już wiem, dlaczego ona tam siedziała. Dlaczego? To chodziło o jej syna, którego bardzo kochała. Tak. A nie mogła się z nim pogodzić za życia. Rozumiesz? Właśnie to niepogodzenie trzymało ją w tym więzieniu. Tak, to było to. Widzisz? I w ten sposób wszyscy wolni i szczęśliwi. I wujek też. A ciągle się go łapią różne wypadki. Dokładnie. To wszystko... Może się skończyło. No skończyły się, bo jak już są wszystkie powiązania, wszystko rozłączone, no to już... Jakby nikt nikogo za sznurki nie pociąga. Poczułam taki spokój nad tym miejscem, gdzie mieszkają. Tam jest tak pięknie. Widzisz? Popatrz. To jest niesamowite, co się dzieje. No. Dobrze. I teraz powiedz jeszcze, chciałabyś komuś pomóc, coś załatwić? Jeszcze czuję, że z tego miejsca odchodzi energia niedobra i że spływa... Spokój, ład. O, to bardzo dobrze. Całą tą energię teraz wysyłamy do słoneczka. Słoneczko to zjada, oczyszcza, to już nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A w to miejsce, ale dobrze. A w to miejsce spływa teraz czysta, piękna energia z absolutu, ze źródła, która wypełnia, napełnia takim spokojem, miłością, zrozumieniem, szczęściem. Tego nie sądziłam, że w ogóle tu dojdę. Jest dobrze. Wszędzie można dojść. To jest, my sobie tworzymy bariery i przeszkody naszym umysłem. Nie ma przed nami żadnych ograniczeń. To my tworzymy ograniczenia i dlatego nie idziemy. Nic nie robimy, bo myślimy, że nam czegoś nie wolno. Że to tylko jest ktoś, kto może. To jest nieprawda. Każdy z nas może. Sama tego doświadczasz. To, co robisz, po prostu robisz coś, czego nigdy nie robiłaś. Czyli widzisz, możesz, tylko żebyś wiedziała. Człowiek świadomy może wszystko robić. Nie ma żadnych ograniczeń. Teraz wiem, że będę mogła uwalniać wszystko sama, bez hipnozy, po prostu codziennie. Tobie nikt nie jest potrzebny, żaden ani mądry, ani głupi. Nikt ci nie jest potrzebny. Tak. Ty to wszystko sama możesz robić, bo ty jesteś istnieniem. Zgadzam się z tym. Przyjmuję to tak. Pięknie. I tak jest, bo tak jest. To jest prawda. Tylko ludzie mali, którzy się tak programami właśnie jakby strasznie obłożyli, to mówią, że nic nie mogą, że nic nie wolno. I tak se żyją, jak te żuczki. Czuję taki spokój. Nic mnie z nikim nie wiąże. Dokładnie. Dokładnie. Właśnie... Jestem sama sobą. Dokładnie. O. Jesteś wszystkim. Aha. Z nikim nie jestem powiązana, nawet z moimi dziećmi. Dokładnie, dokładnie. Już sam to mówiłem kiedyś i jak to mówiłem, to aż tak dziwnie mi to brzmiało w mojej głowie, jakby się moja głowa nie chciała za bardzo, moje programy nie chciały za bardzo na to zgodzić, ale zawsze twierdziłem, że najważniejszą istotą jestem ja, czyli każda istota jest najważniejsza i nic dla niego nie jest ważniejsze, nawet jego dzieci. To są też istoty, które przyszły tu na ten świat, i one tak, chwilowo... tylko dlatego przyszły do mnie, bo są wolne przez to, że są ze mną. O, właśnie. I teraz chodzi o to, żeby jej nie zabierać tej wolności. Żeby ich nie zniewalać. Nie ugłupiać. Dzisiaj wszyscy uzyskali wolność ode mnie. Chodzi o to, że ty uzyskałaś wolność. A jak ty uzyskałaś, automatycznie wszyscy.
gdybyś ty myślała, że jesteś zniewolona i nikomu byś nic nie dała. Możesz dać tylko to, co jest w tobie. W tobie jest wolność, dajesz wszystkim. W tobie jest miłość, dajesz wszystkim. W tobie jest szczęście, dajesz wszystkim. I tak dalej. Może się płuca otworzyły. Dokładnie, dokładnie. Chodzi o to, że my jesteśmy bardzo skurczeni, bardzo ściśnięci przez te głupie programy, przez te głupoty. Ale kiedy do nas dociera świadomość, otwieramy się, dzieją się takie cuda właśnie. Wszyscy są odpowiedzialni. Każdy inaczej. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. Tylko on. Dokładnie. Nikt więcej. I wyobraź sobie, że to prawda jest taka, że jesteśmy bogami, sędziami i katami. W jednej osobie. I to jest ta trójca przenajświętsza. Jeżeli ona jest przenajświętsza. Jeżeli jest, tak. Nie jest. To dlatego więc... właśnie... Tu jest cała prawda. To jest mam tyle przestrzeni wokół siebie. Ha! Dokładnie. Bo uwolniłaś tą całą przestrzeń, która cię przytłaczała, która próbowała jakby cię zdusić, stłamsić. Przez świadomość uwolniłaś się. To wszystko była iluzja. I ty jej się pozbyłaś. To wszystko są... Nawet się o tym gadać nie chcę. Dokładnie. Dokładnie. Właśnie o to chodzi, że słuchając tyle sesji wcześniej, zauważyłaś to, że wielu ludzi na najwyższym poziomie mówili, to nie ma znaczenia, to szkoda mówić o tym. I oni o tym samym mówili, co ty teraz. Ale to. Ja jestem wolna do tego. Tak? Ci wszyscy, którzy tam doszli, też stali się wolni. Dlatego jest tylko ważne, żeby zachować tą wolność, żeby pamiętać o tym, że jest się wolnym, żeby nie dać się znowu wciągnąć do nocnika. Dlatego, że wszyscy... Wiem, że mój mąż jeszcze musi się odrodzić sam z siebie. On ma wstać z kolan. Wtedy przyjdzie z powrotem. Dokładnie, dokładnie. Więc wszystko, co dzisiaj miałam dowiedzieć się, załatwić, załatwiłam. Dokładnie. Dziękuję ci, Leszku. No to by było chyba na tyle. Mi to nie masz za co, mnie tam nie ma. No ale jesteś ze mną i mnie to popychasz trochę Jestem, tylko z tym, że mówię. Rozejrzyj się dookoła, mnie nie ma. No sama jestem na plaży. Dokładnie. Jesteś tylko ty i pamiętaj, że w całym wszechświecie jest tylko jedna osoba. Każdy, kto pomyśli, kto tą osobą jest, to właśnie tą osobą jest. I ty jesteś tą jedyną. Ja ze swojego punktu widzenia widzę jako siebie, jako jedyną osobę. Dlatego możemy rozmawiać, bo ty myślisz, że ty jesteś, a ja myślę, że ja. Dlatego rozmawiamy. Ale tak naprawdę nas nie ma. Bo jesteś tylko ty, a ja jestem tylko ja i 7 miliardów ludzi jest tylko... Są sami. Tak, każdy tylko sam jest. Dokładnie każdy jest sam. To jeszcze na zakończenie poproszę o oczyszczenie mojego domu. Miejsca, super. W którym mieszkam. Super, słuchaj, chodzi o to, że ty mnie o nic nie musisz prosić, bo ty to sama możesz zrobić. Ja już chyba to robię. No właśnie, i teraz zobacz, co myślami robisz, bo ty myślami mówisz, co chcesz oczyścić, jak chcesz oczyścić, tak się dzieje. Oczyszczam cały dom, całą okolicę, moich sąsiadów, dalszych, bliższych. Tak, wzmocnij dziesięciokrotnie tą energię. Energię, która spływa do mojego domu. Dzisiaj ją widziałam przez każde okno, jak wpływała do mojego domu. Widzisz, bo ty już wcześniej zaczęłaś to robić. Teraz tylko jakby się utwierdzasz w tym, ale ty już to wcześniej robiłeś, przed tą sesją. Ty już tu przyszłaś jako wolna istota światła, tylko z tym, że jeszcze nie byłaś pewna tego, ale teraz masz już wszystko, co trzeba. Popatrz, ile rzeczy dzisiaj dokonałaś. Patrz, ile rzeczy dokonałaś. Nawet tak zwane rzeczy, które mówi się, nie można niczego cofnąć. Przecież my mamy takich dużo programów, takich bzdetów. Nie można niczego cofnąć. Jak nie można, jak można? Pomogłaś babci. Czyli cofnęłaś. Coś, co właściwie, no, dla zwykłego człowieka, tak zwanego normalnego. Po prostu to jest niemożliwe. I dlatego tych normalnych są pełne fabryki, pełne... Jeszcze przyszedł do mnie mój tata. O, wykorzystał moment i bardzo dobrze. On jest dobry człowiek, tak jak każdy z nas, ale zaprogramowany na maksa. Nie umie chyba się cieszyć życiem. Dokładnie. Oczyść go, porozmawiaj z nim, świadom go. Możesz, to wszystko możesz zrobić, ty znasz
Ty znasz zasady. A zasady to jest wolna wola twoja. Czyszczam i wszystko wkładam do tego wora. Wszystkie jego bóle, obawy, troski. Tak, niech on bierze w tym udział, żeby jego świadomość wzrosła, żeby on widział, co się pozbywa. Odsyłam to wszystko do słońca. Słońce to przyjmuje, oczyszcza. Zjada to już list, inny list, liznieć nie będzie, on jest od tego wolny. Pięknie. On chce, żeby wymienić mu kręgosłup. No to wymieniasz. Jesteś teraz chirurgiem fantomowym, bo przecież możesz się czynić czym chcesz. Ty jesteś twórcą. Jesteś chirurgiem fantomowym. Weź, wymontuj cały kręgosłup. Od podstawy czaszki aż do kości ogonowej. Wyjęłam, położyłam w aptece. No właśnie. Biorę nowy, kładę go po drugiej stronie. O, ten nowy się bardzo cieszy, że będzie mu się mógł przysłużyć. Pięknie, widzisz, popatrz. Montuję, tak jest. Podłączam wszystkie podłączenia. Meridiany. Tak jest. I on przyjdzie. Zabłyszczało. Widzisz, popatrz. Światło. Wszystko zrobiłaś. Teraz weź stary, podziękuj mu za to, że był i odprowadź go do słoneczka. Odprowadzam go do słońca, słońce go zjada. Rozpuszcza, on już nie istnieje, wraca ze swoimi chorobami, ze swoimi dolegliwościami wszystkim. Właśnie to o to chodzi. Ta procedura jest bardzo prosta i popatrz, to wszystko, co myślisz, co mówisz, to się dzieje. Czyli jak nic nie mówisz, nic nie myślisz, nic się nie dzieje. Mój tata siedzi, macha nogami, wyciąga ręce w bok i cieszy się. Że może się poruszać. Widzisz? Tak. Tak jest. Widzisz, chodzi o to, że jak my mamy potężny umysł, my jesteśmy stwórcami, a my z tego nie korzystamy. Absolutnie. My czekamy, aż ktoś za nas coś zrobi. A później... Moja mama chce być piękna dalej. No i to będzie piękna, no co nie ma być. Ładnie. Ty jesteś, pamiętaj, że ty możesz... Chodzi o to, że tu jesteśmy, bawimy. Jesteśmy po to, żeby się bawić. Jeżeli ktoś ma marzenia, wydawać się mogą śmieszne, ale to jest jego marzenie. Trzeba mu spełniać te marzenia. Żeby on był szczęśliwy, radosny, bo on jak będzie taki, to on będzie spełnił marzenia następnemu, a następny następnemu. Rozumiesz? Tu chodzi o pewną kolejność. Mówię, jeżeli ktoś ma coś w sobie i to daje, a to jest dobre, to ten drugi zaraża się tym, tak w cudzysłowie, i też jest dobry i dalej daje. A jak ktoś jest zły, no to już dalej nie będę mówił, co się dzieje. Wszyscy się śmieją, w ogóle jest super impreza, no. I właśnie o to chodzi. Słuchaj, ja mam takie pytanie dla ciebie pod koniec. Czy chcesz stać się jednością z tymi wszystkimi, całą tą swoją rodziną? A jasne, że tak. Na mocy wolnej woli, a teraz czynię was wszystkich jednością i jesteście jednością. I powiedz, co się dzieje? No jest nas tak dużo, wszyscy jesteśmy, po prostu wszyscy, którzy urodziliśmy się z tych wszystkich rodzin. Widzisz? Bo my się bardzo wszyscy kochamy i lubimy być ze sobą. Dlatego zaproponowałem właśnie to zjednoczenie. Dlatego, że jest... Ale nas dużo, same głowy widzę tylko. Dokładnie, dokładnie. I teraz jesteście jednością, jesteście niesamowitą potęgą właśnie. I bardzo dobrze. Teraz wracasz do swojego ciała, wchodzisz do swojego ciała i powiedz mi, jak się czujesz w swoim ciele? Super. A teraz trochę się pobawimy. A teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok niego i powiedz mi, jak wygląda pokój, w którym jesteś? Ja już się troszkę obudziłam. Wybudziłaś się całkiem? Tak, tak. No dobrze. Zakończyłam sesję. Zakończyłaś, bo ja powiedziałam, wchodzisz do ciała, a ty się od razu wybudziłaś. Tak, tak. A teraz otworzyłam oczy. Widzisz, to się zdarza tylko osobom świadomym. Osoba świadoma kieruje własnym umysłem. Ten stan, w którym byłaś, to jest stan umysłu. Ja cię wprowadziłem, ale ty sama umiałaś wyjść. Czyli ty sama możesz wchodzić, wychodzić i możesz dokładnie robić, co chcesz. Rozumiesz? To znaczy, ja to nie wiedziałam, że to jest to, bo ja to chyba umiem robić. Umiałam. Oczywiście, że tak. Wszyscy umieją, tylko po prostu ludzie się boją samych siebie, nie wierzą w siebie. Tylko... Boją, oni są przerażeni. Dokładnie. Dlatego widzisz, chodzi o to, że to wszystko jest fajne, proste, ale jakbyś tam posłuchała kogoś, kto nigdy w hipnozie nie był, to by ci powiedział, nie wolno tam wchodzić, bo tam, ojeju.
takie cuda wymyślają, że mózg staje. A jak się zapytasz, byłaś? Byłeś? Nie, nie, nie byłem, ale wiem. Oni wiedzą. Tak, tak. To są cudaki, które więcej wiedzą niż może być prawdą. No ale takie życie. O, ja nie wiem. Dobrze, super. Jeszcze moja córka się do ciebie zgłosi i o niej nic nie mówiliśmy, bo ona sama załatwia swoje sprawy. Aha, no to super. Więc ona się odezwie. Ależku, powiedz mi, jak to się stało, tak, że ja na Skype'a 19 otrzymałam od ciebie wiadomość o tym, że mam ustalić godzinę, a pieniążki na pewno wpłynęły do ciebie nie wcześniej niż 21. Więc skąd ty to wiedziałeś? To znaczy, ja ci powiem, ja specjalnie jakby nie zwracam uwagi na to, co do mnie przychodzi i jakie informacje. Ja żyję na bieżąco, wiesz? Czy to czułeś, już mnie czułeś, tak? Tak, tak. Ja już wiedziałem, że ty już jesteś przygotowana, że ty przychodzisz. Ja ci powiem, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wiesz, ale ja ci na razie nie mogę o niej powiedzieć. Dobra? No dobrze, oczywiście. Bo tutaj będzie trzeba troszkę czasu. Ty rób swoje. Będziemy w kontakcie, bo masz jeszcze, no, coś do zrobienia i ty to zrobisz. Właśnie. Okej, nie wiem co to, ale będę robił swoje. I słuchaj, ważne jest, żebyś zajęła się sobą, swoim otoczeniem, spokojnie. Musisz pamiętać, że ty jesteś najważniejsza, inni tylko wtedy, gdy cię proszą. Nigdy dla nikogo nic nie rób, tylko dlatego, że ty chcesz. Nie wolno. Ich życie jest ich życiem. To ich życiem. Pamiętaj, to jest bardzo ważne. Czyli nie wciskać nosa w swoje sprawy. Dokładnie, żeby nie wiem, co twoje dzieci wyrabiały, to ty na to nie zwracasz uwagi. Po prostu, no fajnie, no dobrze, wszystko gra. A jeżeli prosi ktoś o pomoc, mówisz i koniec, nie napierasz, mówisz. Ktoś chce tego posłuchać, dobrze. Jeżeli nie, dalej nie wtrącasz się, nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę, bo zniszczysz własną energetykę. Rozumiesz, co chodzi? A najwięcej możesz pomóc, jeśli będziesz tak zwaną ostoją, bazą. No jestem, tak się czuję. Zresztą, ale czuję się w tej chwili mocna. Przedtem mi to bardzo dokuczało, czułam ciężar z tego powodu, a teraz odwrotnie. Chodzi o to, że do tego zrozumienia dochodzi się bardzo powoli, bo gdyby momentalnie to wszystko na ciebie spadło, gdybyś była nieświadoma i momentalnie ta świadomość by na ciebie spadła, to byś wpadła w panikę. Byś powiedziała, ojeju, ja chyba zgłupiałam albo coś. Rozumiesz? Dlatego ta świadomość tak idzie my kroczkami. My chcemy coś, osiągnąć, ale to możemy osiągnąć tylko kroczkami, bo my jesteśmy bardzo prymitywni. My jako ludzie jesteśmy bardzo prymitywni i dlatego to zrozumienie do nas musi docierać po prostu powolutku i wtedy my możemy wrócić do naszego źródła, stać się dalej istotami światła, tym, kim jesteśmy. Myśmy to stracili z powodu własnego umysłu, bo żeśmy się wpędzili w bagno, ale możemy tak, jak żeśmy weszli w to bagno, możemy tak samo wyjść, ale to wszystko musi się dziać na poziomie umysłu. I to, no to zgadzam, to jest poznawanie. I to jest wszystko, tak jest. Dobrze, to słuchaj, wszystkiego najlepszego. No, dziękuję. Cześć i papa. Cześć.